Wystawa fotografii aktów otwarta. Pomysłodawcą wystawy w Tarnowskim Teatrze jest tarnowianin Tomasz Sobczak. Niedawno został on odznaczony przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAB. Twórcami zdjęć na wystawie pod nazwą Akt w pięciu aktach jest kilku fotografów. Jeżeli chodzi o moje prace, są to dyptyki, które są skonstruowane na zasadzie kontrastów. Kontrast barwy, czyli czerni, biel. Kontrast, portret i abstrakcja, a także łagodność i agresja. Są to tak naprawdę, te prace to jest taka pesymistyczna metafora współczesnego świata, bezwzględnego dla ludzi wrażliwych, bezbronnych. Proszę Państwa, te wszystkie faktury tutaj, które uzyskałem na zdjęciach, to jest praca manualna, tutaj nie ma żadnych efektów cyfrowych i nie były obrabiane w żadnym programie graficznym. Mój świat aktu to świat bardzo delikatny, bardzo subtelny. Staram się przedstawiać na swoich fotografiach piękno kobiecego ciała za pomocą światła, za pomocą faktury, która w konsekwencji cienia jest na nie rzucana. To jest właśnie sposób, który staram się ustosunkować do tej dziedziny fotografii. Chciałem pokazać, że kobieta to nie tylko ciało i nie tylko fizyczność. Mnie bardziej interesuje ta strona duchowa kobiety. Te fotografie są wykonane chyba jako jedyne tutaj, są jako odbitki wykonane w ciemni. Także tu też nie ma żadnej ingerencji komputera.